celów zasięgu wzroku. Dobrze, Juan, zdejmij tego gnojka. Kevinie Ignacjuszu, nie będziesz więcej sprzedawał heroiny dzieciom. Obawiam się, że będzie. Serio? Odpowiada ci to? Tak, heroinę dzieciom mógłbym sprzedawać nawet za darmo. Nie pozwolę ci zabić mojego dostawcy, Juan. Kurczę, chyba znał moje imię. Ciekawe skąd. Nieważne, zdejmij cel. Chyba słyszałem strzał. To pewnie myśliwi. Ale jesteśmy w mieście. Dużo dzików biega. W sumie. Dobra, cel zdjęty. Zawijam. Wróciłem. Hej, gdzie Jeremiah? Chyba go porwali. Nie odbiera telefonu. Jak to? Widziałem, jak po szkole wsiadł do czarnego sedana. I słucho nim zaginął. Co to było za auto? Pamiętasz numer rejestracyjny? Czarny Volkswagen, rejestracja 6969. Dobra pamięć i dobry trop. Dzięki. Ma się ten mózg. Pójdę za tym tropem. Wy wezwijcie policję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zrobiliśmy? Właśnie jadą. Git. Porwano Jeremiah, a jeden z przestępców znał moje imię. Jak to? Miałeś chronić moją rodzinę. Jak nie potrafisz wywiązać się z umowy, to było moje ostatnie zlecenie. Juan, poczekaj. Od dwóch dni siedzę w tej zatęchłej noirze i czekam, aż pojawi się jakiś przestępca do zabicia. Odnieżyć Aloise dźwięk zmniejszającej się głowy to jedyne, co przynosi mi satysfakcję. Siedziałbym nad tymi papierami jeszcze długo, ale na szczęście pojawił się on. Czy to mój ulubiony zbrodniarz wojenny? Porwano Jeremiah, przyda mi się pomoc. Git, w wydziale zabójstw i tak nic się nie dzieje. Dziwne, bo zabiłem dzisiaj dwóch gangusów. Gangusy chowają swoich pod laboratoriami produkującymi nielegalne substancje. To wiele wyjaśnia. Masz jakieś tropy? Podobno wsiadł do Volkswagena o rejestracji 6969. To auto firmowe należące do pralni na obrzeżach miasta. Czemu ktoś miałby go porywać autem firmowym? HMM. Wygląda na to, że jest w tym coś więcej. Nielegalno substancjowi podejrzewają, że pod pralnią jest laboratorium nielegalnych substancji. HMM. Zobacz, czy pracował tam Kevin Ignacjusz. HMM. Wygląda na to, że tak. Co więcej, nielegalno substancjowi twierdzą, że był dyrektorem do spraw sprzedaży heroiny dzieciom. Kto jest głównym szefem? Ten gość. Felix Poziomka. Lecimy tam. Git. Nie widzę naszego Volkswagena. Proponuję, żebyśmy i tak zinfiltrowali obiekt. Ok, zabijemy tych ochroniarzy i wejdziemy do środka. A może po prostu przejdźmy bokiem? Pewnie nawet nie wiedzą, co jest na dole. Okej. On musiał wiedzieć, co jest na dole. Robisz nieżycie każdemu podejrzanemu? Jo. To kiepski z ciebie, detektyw. I tak nigdy nie dorównam temu, co zrobiłeś w afgańskim ostrowie. Przywołałeś traumatyczne wspomnienia i teraz mi przykro. Cholipka, chyba testują nielegalne substancje na tych nieszczęśnikach. Nie widzę tu Jeremiah. Cholipka to Felix Poziomka. Cholipka intruzi. Zadzwonię Poziomka. Wacław, chodź na główny korytarz intruzi.
Cholipka, nie zdejmiemy go w ten sposób. Nie wiem, jak się z tego wykaraskamy. Choćby tak. Ja techniki różne znam i dlatego wygrywam. Gdzie jest mój syn? Nie wiem, jak on wygląda. Krótkie włosy i zielony sweterek. Nie było takiego. Wszystko nam wyśpiewasz. Wygląda na to, że faktycznie go tam nie było. Musimy sprawdzić inne tropy. Znalazłeś się. Byłem u kolegi i graliśmy na kompie. Czemu nie odbierałeś telefonu? Miałem wyciszony, żeby w szkole nie dzwonił i zapomniałem odciszyć. A co za samochód cię zabrał spod szkoły? Tata kolegi nas zabrał, fajnym autem służbowym jeździ. Pewnie zwykły pracownik pralni. Nawet nie wiedział, co jest na dole. Ale i tak to sprawdzę. Lepiej nie.